Witam Was gorąco i serdecznie i przybywam do Was z filmikiem, w którym zrobimy sobie bardzo szybki, delikatny, codzienny makijaż przy użyciu podkładu z Gucci. Ja Wam zadałam pytanie, w sumie mieliście ankietę, słuchajcie, na Instagramie z zapytaniem, czy chcecie test podkładu z Gucci, czy chcecie test podkładu z Diora. Wygrał Gucci, także dlatego taki, a nie inny będzie dzisiaj w użyciu. Oraz było pytanie odnośnie paletki, czy chcecie Urban Decay Naked Reloaded, czy chcecie Urban Decay Game of Thrones. Także wygrała paletka Naked Reloaded, także przy użyciu tych dwóch produktów za chwilkę zrobimy sobie właśnie szybki makijaż, a Wy będziecie mogli zobaczyć te produkty w użyciu. Co ja mam na sobie, w sensie na twarzy? Dajcie mi tylko chwilkę, przed chwilą robiłam Wam, nie test, tylko swatchowałam Wam paletki, więc muszę wyczyć sobie niestety paluchy tutaj, powycierać dokładnie, przygotować sobie chusteczkę, ponieważ będziemy robić makijaż. Jeżeli chodzi o to, co ja mam na twarzy, słuchajcie, to mam tylko i wyłącznie pielęgnację, nie mam nawet żadnej bazy. Jeżeli chodzi o bazę pod podkład Gucci, pierwszy raz zastosuję sobie dzisiaj, więc będziecie miały dodatkowo test marka Jacobsa. Zastosuję sobie bazę po prostu marka Jacobsa. Jak ona się nazywa, to wiecie co? Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Tak się nazywa. I to jest 30 Invisible. Invisible. Dobra, ja muszę sobie tutaj tylko lusterko ustawić na mojej dobrej wysokości. Czy pachnie to kokosem? Nie wiem, na razie nie wyczuwam. Dalej nie wyczuwam, także nie wiem. Ja troszeczkę się też podzieliłam ostatnio tą bazą z koleżanką, z Agą, zresztą tą, która, do której chodzę na rzęsy. Mam nadzieję, że jej się... Nie tą. Także zobaczymy, jak ona się spisze, słuchajcie. Na razie niewyczuwalny jest w ogóle jakby kokos. Absolutnie w ogóle go nie czuć, więc jeżeli jest ktoś, kto myśli, że o, ja kokosowa, ja nie lubię kokosa, to nie użyję. Nie, nie jest to w ogóle wyczuwalne. Ale bardzo tak kremowa jest ta konsystencja i jak na razie bardzo kremowe takie daje wykończenie. Nie jest to efekt żadnego takiego blura jak w przypadku, słuchajcie, Smashboxa. I nie jest to też takie żadne silikonowe wykończenie. To jest takie dość kremowe. Teraz dopiero delikatnie gdzieś poczułam kokos, ale tak strasznie delikatnie. Ja muszę sobie przeczytać, słuchajcie, co ta baza w ogóle ma dawać, czy ona ma wygładzać, czy co? Czy po prostu tylko nawilżać przez to, że jest właśnie na bazie kokosa? No jest ona z wykończeniem zdecydowanie kremowym. No i teraz czuję pod nosem kokos trochę. Jak widzicie, bardzo fajnie nawilża. Fajnie nawilża, ale nie bluruje. Także jeżeli chodzi o to, że macie jakieś niedoskonałości, zmarszki czy coś, czy na przykład pory, to ona nie wygładza tak za bardzo tej skóry. Zobaczymy, co będzie za chwilkę. Ładnie pachnie. Bardzo słodko, ale bardzo subtelnie ten kokos jest wyczuwalny. Jakby mi ktoś nie powiedział, to nie wiem, czy bym w ogóle jakby się kapnęła, że to pachnie kokosem. Tak wygląda na twarzy. Więc na pewno zdecydowanie to chyba się wchłonie, bo już widzę, że się będzie wchłaniać. Nie daje żadnego blura, absolutnie nie wygładza tutaj na przykład w linii mimicznych. Nie daje takiego efektu jak Hourglass, czy nie daje takiego efektu jak baza ze Smashboxa i to jest ta Photo Finish Smooth and Blur. Nie daje ona takiego wykończenia. To jest wykończenie typowo kremowe. Fajnie zastyga teraz, już czuję. Poprawię sobie tylko opaskę. I jedziemy dalej. Mamy teraz nasz punkt tutaj, gwóźdź programu, czyli Gucci Face Lustrous Glow Foundation i z SPF 25, na co zwróciłam uwagę, co mi się podoba, czyli właśnie wysoka ochrona, 30 ml, regularna cena rzekomo 43, ja dałam 14,99, zakupiłam ten podkład w TK Maxie oczywiście. Chcę zobaczyć pod spodem, jak zdejmę tą naklejkę, to chciałabym zobaczyć, jak wygląda pudełko. Czy on ma jeszcze tu jakiś napis, czy już nie ma? Nie ma. Nakleili tą naklejkę w dobrym miejscu, dlatego że nie ma tu żadnego napisu. Widzicie, tu była ta naklejka. Myślałam, że tutaj jeszcze będzie coś, ale nie jest. Także Made in Japan. Zobaczymy. Ja mam odcień 110.
cokolwiek to znaczy. Ja mam w odcieniu 110. Odcieni jest naprawdę dużo, bo nawet w takim TK Maxie było ich dużo. Butelka wygląda tak. Uważam, że wygląda bardzo ładnie, bardzo porządnie. Przypomina mi dość te wszystkie Emporio Armani, Chanel i tak dalej. To takie klasyczne. Jest fajnie tutaj wyprofilowana ta zakrętka. Mamy tutaj wygrawerowany oczywiście znaczek Gucci. Także Gucci Face Lustro 110, ale nie ma nazwy odcienia, także po prostu 110. Wysoka ochrona, to mi się bardzo podoba. Zdejmujemy nakrętkę, mamy tutaj pompeczkę w złotym kolorze. Bardzo ładnie to wygląda. Jak za 15 funtów, mega się cieszę, że mogłam to po prostu przetestować. Zwilżymy sobie gąbeczkę, dlatego że ja będę robiła makijaż dzisiaj gąbeczką, a z drugiej strony zrobię pędzelkiem. Będę chciała Wam pokazać oba wykończenia, które jakby spisze się o wiele lepiej. Czym będziemy aplikować lepiej? Czy właśnie szczoteczką, czy gąbeczką? Ok, jeżeli chodzi o szczoteczkę, o pędzelek, to będę używała Real Techniques, a jeżeli chodzi o gąbeczkę, to oczywiście ja mam ją tutaj stosowaną, więc nie patrzcie, że jest brudna, bo po prostu się malowałam raz i nie umyłam jeszcze, więc tą gąbeczką będę używała prawą stronę, prawa strona będzie gąbeczką, ta strona będzie szczoteczką, mam nadzieję, że to zapamiętam i nie pomylę. No i jedziemy, jeżeli chodzi o konsystencję i kolor, to 110 wygląda tak i jest to taka konsystencja średnio lejąca. Jeżeli chodzi o kolor, no mógłby być, szczerze powiem, mógłby być troszeczkę jaśniejszy, no ale jak patrzyłam wtedy chyba stówkę, to był za jasny, więc wolę mieć ciemniejszy i go dać mniej niż mieć za jasny i później, wiecie, nie mieć jak go, kurczę, dostosować i czym przyciemnić. Dobra, na razie nie dałam zbyt dużo, tak to wygląda na skórze i zobaczymy, jakie będzie miało wykończenie. Także robię pół twarzy aplikuję gąbeczką, jak widzicie trochę wcieram, trochę rozcieram, trochę wklepuję. Chciałabym, żebyście zobaczyli właśnie różnicę. No jest on niestety troszeczkę przyciemny, ale to jest moja wina, bo to ja jestem bladziuk po prostu. W sensie byłam co prawda na solce, ale nie nadużywam solarium, chodzę bardzo sporadycznie i to na 9 minut i za każdym razem na 9, więc tak naprawdę to mało widoczna jest ta opalenizna, chcę po prostu dla ujednolicenia koloru, a przede wszystkim przed wyjściem, jak wychodziłam, to miałam gołe nogi i no niestety, ale z takimi białymi nie wyjdę, a rajstop nie używam. Ciągnąć tutaj za ucho i po szyi, ale zobaczcie na wykończenie, naprawdę ładny efekt daje. No i faktycznie to daje efekt takiego naturalnego glow. Ja myślę, że dołożymy go sobie tylko dlatego, ponieważ przy małych ilościach niestety, ale już zauważyłam, że Wy nie widzicie jakby takiej drastycznej różnicy, a przy takiej większej tak. Zresztą jak zauważyłam, to dziewczyny, które robią testy podkładów, no nie żałują tego podkładu. I ja niestety zawsze żałowałam. Może też dlatego u mnie dość słabo są widoczne te efekty. Tutaj dałam sobie chyba trochę go za dużo. Na czoło też go dam ociupinkę tu więcej i tutaj jeszcze sobie wklepię. Jeżeli chodzi o wykończenie, to słuchajcie, ma ono właśnie takie glow. Daje bardzo naturalne. Jeżeli chodzi o zmarszczki, zaraz Wam się tutaj pozbliżam. Kolor jest troszeczkę za ciemny, więc mogłabym mieć o ton jaśniejszy, ale nie mam, więc nie sugerujcie się, że będzie się on na przykład mocno różnił od mojej reszty twarzy. Ale wykończenie ma ładne, jeżeli chodzi o zmarszczki, to może są bardzo minimalnie tak, znaczy nie, czy są podkreślone, może przez ten ciemniejszy po prostu odcień, ja je po prostu widzę, no ten podkład nie zakrywa absolutnie zmarszczek, ale na pewno to jest podkład, który będzie potrzebował przypudrowania. Teraz jedziemy drugą stronę, no i znowu dam sobie tak, że nie będę żałować, ale jak widzicie, no jest on przyciemnawy, także tutaj się tym nie sugerujcie. No i rozetrzemy sobie tą stronę pędzelkiem i zobaczycie różnicę, która będzie strona lepiej wyglądała. A ja Wam powiem moje odczucia. Tu macie wykończenie gąbeczką, a tu macie wykończenie, słuchajcie, pędzelkiem. Także dajcie znać, która Wam się bardziej podoba. Zamykam oczy, żebyście też zobaczyły powieki. Pod oczami, teraz pod światło, widać tutaj linie mimiczne. Tutaj też widać linie mimiczne. Nie wiem, która strona, nie wiem tak naprawdę, która strona wygląda lepiej, bo obie mi się podobają.
Także wydaje mi się, że obie aplikacje tym podkładem naprawdę są spoko. Ja z chęcią jeszcze dorzucę sobie tu i z chęcią dorzucę tu. Tu rozetrę oczywiście. Mam wrażenie, że wklepane troszeczkę bardziej podkreśla mi te zmarszczki. Tak mi się wygląda, że bardziej mi wjechało w zmarszczki i podkreśliło niż strona z użyciem szczoteczki tego pędzelka. Tak mi się wydaje, no ale może się mylę, nie wiem. Dajcie oczywiście znać z waszej perspektywy, która strona waszym zdaniem wygląda lepiej. Tak wygląda ten podkład. Czy ja bym wam go polecała? Jeżeli chodzi o cenę 40 coś funtów, no to jak mnie znacie, to wiecie, że raczej nie był to by mój ulubieniec. Ma ładne glow, ale już tu trzeba wszystko przypudrowywać. Ja tego na przykład nie mam w przypadku Evelina, nie mam tego w przypadku tego podkładu. Może ciupinkę muszę przypudrować, ale okolica pod okiem wygląda lepiej. Aczkolwiek, nie wiem, czy to też nie jest właśnie kwestia tego, że gdyby on był jaśniejszy, to myślę, że pod oczami też ładnie mógłby wyglądać, bo ogólnie to on nie podkreśla zmarszczek. On po prostu przez to, że się błyszczy, przyciąga jakby bardziej uwagę. Czyli te zmarszczki przyciągają po prostu wzrok. Czekajcie, coś mi do łoka wpadło. No, także takie daję wykończenie. Dajcie znać, która strona według was jest lepsza. Teraz co zrobimy? No to właśnie tak jak mówię, przypudrujemy sobie. Gdzie ty jesteś pudrze? Gdzieś cię miałam? Jest, mam. Mamy Marc Jacobs i to jest 34 Invisible Finish Line Perfecting Coconut Setting Powder. Tak się nazywa. I co ja zrobię? Ja sobie go tutaj troszeczkę muszę wysypać właśnie z opakowania. On ma tutaj taką siateczkę, więc można sobie przechylić i widzicie takie wypustki w tej siateczce? O, tak to wygląda. Pachnie kokosowo. Ja lubię sobie używać do tego takiej małej gąbeczki i po prostu robię sobie troszeczkę jakby tak zwany baking. Ja sobie tutaj zrobię w okolicy właśnie pod oczami, dlatego że tutaj on mi się za bardzo wyświeca, a później spróbuję zdjąć go właśnie pędzelkiem. Zobaczymy, czy to mi nie wybieli. On nie powinien być wybielający absolutnie. Czy nie podkreśli mi zmarszczek? Będzie test na żywo i tyle. Także tutaj robimy baking porządny. Nawet wyjadę sobie tutaj, pozwolę sobie pojechać po skroni. Nie po skroni, tylko po. No, po powiece, pod łukiem brwiowym. Okidoki. Ja sobie to za chwilkę pędzelkiem szczepię. O, też nie chcę dawać zbyt dużo. Nie chcę, żeby było zbyt bardzo wybielone. Dam sobie tutaj w okolicy nosa, tutaj ust. Tu spróbuję dać w okolice zmarszczek, żeby zobaczyć, czy ten puder będzie w te zmarszczki właśnie wchodzić, czy też nie. Tutaj mam ich sporo. Mam dość widoczne właśnie te linie tutaj mimiczne, więc zobaczymy, czy ten puder podkreśla je, czy też nie. No i broda. Także jak na razie sprawia to wrażenie takiej troszeczkę wybielonej, no ale to jak każdy baking, zobaczymy, czy ładnie nam się zdejmie z twarzy, czy nie. Przejdźmy teraz do oka. Do oczu wybrałyście paletkę, słuchajcie, Naked Reloaded. Postaram się aplikować Wam bez użycia żadnej bazy, dlatego że chciałabym jakby zobaczyć, czy te cienie faktycznie z nich można wydobyć i jak można wydobyć z nich całkowity ich pigment i kolor. Także na razie okolice pod okiem zostawiam. Przechodzimy do paletki Reloaded, która prezentuje się w taki sposób. Cudowne jest to, że mamy tutaj też szerokie lusterko, ale właśnie możliwość wygięcia tej paletki, co ja faktycznie uwielbiam. Jest ona mniejsza niż te wszystkie takie klasyczne. Jeżeli chodzi o pigmentację, pokażę Wam pierwsze, znaczy nie pierwsze trzy, tylko jakieś tam wybrane odcienie, które jakby najbardziej mnie tutaj interesują i może ten. O Jezu, jakie to masełko było. Tak to wygląda. Pokazałam Wam tutaj pierwsze jakieś lepsze cztery. Biorę cień najjaśniejszy, czyli Bribe jest napisane, czyli Bribe, nie wiem od czego to jest. No i jadę sobie tutaj pod łuk brwiowy, dlatego że uwielbiam właśnie rozjaśniać sobie tutaj zawsze to miejsce. Jeżeli chodzi o osypywanie się, to ono jest, więc jakby nie oczekujmy, że go nie będzie, bo jest. Także mi to w zupełności nie przeszkadza, ale jeżeli nie lubicie, jak się cienie osypują, to niestety tutaj to osypywanie jest. Mam nadzieję, że widać.
strzepuję nadmiar, no i aplikuję sobie ten jasny. On jest takim niby, słuchajcie, to jest niby mat, ale delikatniutko jest taki leciutko miniący się. Nie wiem, jak mam to określić, nie umiem tego określić, ale wydaje się być matowy, ale jak patrzę bokiem, to mam wrażenie, że on się troszeczkę mieni, ale bardzo mi się podoba. Mimo wszystko bardzo mi się jego wykończenie podoba. Ono nie jest 100% matowe, półsatynowe. No zobaczcie, widzicie? No widać od razu tutaj, że tu się właśnie wyświeca. Także przejdźmy w drugą stronę i tutaj chyba tym powinniśmy zacząć. Ja teraz dodam sobie tego, to jest cień Blur i on powinien mi jednak zmatowić ten poprzedni. Wydaje mi się, że w ogóle to jest właśnie już taki bardziej matowy i nie wiem, dlaczego ja od jego strony nie zaczęłam, tylko się skusiłam na tamtą. Tak, ten zdecydowanie będzie fajnym bazowym. Teraz już widzę. To będzie kolor super bazowy, on będzie miał wykończenie matowe, czyli ten blur. Ten jednak ma taki delikatną satynkę w sobie. Przejdźmy teraz może do drugiego cienia, to jest Boundaries. Nie wiem, cokolwiek to znaczy, to jest cień ten tutaj. I ja jego zaaplikuję tutaj na załamanie, jeżeli chodzi o pigmentację. No dziewczyny, chyba dużo mówić nie muszę, bo to widać. Jedziemy po załamaniu, ja to robię cały czas tym samym pędzelkiem. I drugie oko. Nie możemy mocno przyciskać, bo naprawdę pigment jest bardzo fajny. Tylko że ja mam problem, ja nie umiem, słuchajcie, się malować, żeby malować się mówić. Nie umiem, wiecie, malować tak na zamkniętym oku, bo zaraz, kurde, macham tym okiem. W sensie mrużę je. Ale pigmentacja jest fantastyczna, także dla osób, które lubią się z makijażem, malują się na co dzień lub malują kogoś, to będzie coś fajnego. To będzie, myślę, trafiona paletka taka codzienna. Jeżeli szukacie sobie jakiejś paletki takiej codziennej, ale z możliwością jakby wykorzystania jej też na wieczorową, to ja myślę, że to będzie super opcja, ponieważ też ona ma tutaj błysk i ma też coś do przyciemnienia, więc tak, zdecydowanie to będzie chyba najfajniejsza z tych takich nakedowych. Myślę, że to jest najfajniejsza z tych wszystkich, co były poprzednio. Ta jedynka, dwójka, trójka, basici. Teraz przejdźmy do... Może jeszcze raz wrócę do tego i jeszcze troszeczkę tutaj pociągnę do góry. Po to, żeby jeszcze jednak przyciemnić to oko, ale nie za bardzo. Mi się podoba ta pigmentacja, bardzo, bardzo. Bo wcale nie trzeba naprawdę tutaj się namachiwać. Ja muszę z racji tego, że jestem laikiem takim makijażowym, to więc dlatego ja muszę. Zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. I teraz ja zaaplikuję sobie innym pędzelkiem, słuchajcie, cień. O, tym pędzelkiem. To jest pędzelek Hakuro H74. I zaaplikujemy sobie może ten właśnie tutaj taki ciemniejszy, czyli Endgame. On jest naprawdę ciemny, więc postaram się go nie dawać dużo. To jest ten tutaj taki najciemniejszy. I dam go tutaj w zewnętrzny kącik do przyciemnienia. Jak widzicie, przyciemnia. Jak widzicie, działa. Więc od razu mówię, że naprawdę, naprawdę aplikujcie niewielkie ilości, bo te cienie są bardzo dobrze napigmentowane. Ja chcę tutaj, o, przyciemnić sobie tutaj do góry nad załamaniem. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie zaraz jakiegoś kuku, bo dość dużo wzięłam na ten pędzelek, więc uważajcie, lepiej wziąć mniej i to sobie dopracowywać, niż za dużo i mieć plamę. Bardzo ładnie one się naprawdę blendują, bardzo fajnie się rozcierają. Sobie tutaj tylko jeszcze dopoprawię. Ten kącik zewnętrzny mi się naprawdę bardzo podoba. Jest on taki przyciemniony w odpowiedni bardzo sposób. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No i zobaczcie, tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o oko, to bardzo mi się podoba. Brakuje mi jeszcze tylko tak ociupinkę tego rozjaśnienia tutaj, o. Dokładnie. O, właśnie o to mi chodziło. Niepotrzebnie tutaj dałam ten błysk, teraz już będę wiedziała na przyszłość. Rozjaśniam też tym matowym jednak na razie cieniem wewnętrzne kąciki oka. Dam sobie ociupinkę tym jasnym pod, o, tutaj, na dolnej powiece. Bardzo ładnie to wygląda. Strzepię sobie teraz może nadmiar, słuchajcie, nadmiar pudru. Jak widzicie, ociupinkę mi jednak tą okolicę pod okiem wybielił, więc ociupineczkę, muszę przyznać, że to nie jest absolutnie transparentny puder, a pytałam się pani na stoisku, on nie jest transparentny, jak widzicie, wybiela, ociupinkę, ale wybiela. Mi się podoba, że pięknie mimo wszystko wygląda pod okiem i jednak chyba w te zmarszczki
nie bardzo wchodzi, ale wybiela, więc jakby no już tutaj minusik za to, że wybiela, bo ja tego efektu nie lubię. Wolałabym właśnie taki clear efekt, jak mam po tym transparentem, na przykład z Revlonu, to jest Candid. Teraz dodajemy sobie jakiegoś blasku i zastanawiam się, czy pójść w ten kolor, czy pójść w ten taki ciemny. Czy zrobić to, czy zrobić to. Jak myślicie, co? Dajcie mi się tutaj przyjrzeć, chyba pójdziemy w to złoto. Normalnie pędzelkiem. Mam go na pędzelku i zobaczcie, czy on się przetransferuje. Jak na razie ładnie wygląda na oku, bez bazy. A teraz dajemy sobie troszeczkę, nie jest bez bazy, tylko na sucho. Ale jednak ja zdecydowanie wolę na mokro. Widzicie teraz ten efekt? Bardzo ładnie to wygląda. Także zdecydowanie ociupinka w tego Pigment Boost Fix, czyli to chyba fixer, tak jakby to mówicie. I jest cudownie. Można to zrobić oczywiście też mniejszym pędzelkiem. Można, myślę, że to zrobić też palcem, ale ja mam paznokcie, przez co mi to troszeczkę się utrudni. Zobaczę, czy ja mam jakiś mniejszy. Mam mniejszy pędzelek. Czekajcie, spróbuję to zrobić tym mniejszym pędzelkiem. Nie wiem, z czego to jest ten pędzelek tak naprawdę, ale jest on mniejszy, więc może tutaj mi faktycznie lepiej posłużyć. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Czekajcie, jakiś włos. Tutaj już nawet nie używam na mokro, bo on się pięknie tutaj wklepuje. Bardzo ładne daje efekt ten cień. Teraz damy sobie któryś z kolorków na dolną powiekę i też użyję tego pędzelka, który tutaj mam, bo mam jeden w takim kształcie. Nie wiem, i dam na dolną powiekę. To jest ten Bucket, Bucket i Boundaries. To są te dwa kolorki. One są takie jaśniejsze od tych, co tutaj dawałam wcześniej. Nie chcę przyciemniać za bardzo tego oka, ale i tak przyciemnię, bo przy ciemnym podobno cieniu mniej widać zmarszczki. Także za chwilkę dodam jeszcze ciemnego koloru. Czekajcie, tutaj gdzieś brokat mi się osadził na rzęsach. No i dodam właśnie tego, to był ten Endgame, ten ciemny, z którym trzeba uważać. Dam go tutaj od zewnątrz. Przyciemnię te oko tym właśnie ciemnym kolorem. To powinno właśnie uniknąć podkreślenia zmarszczek. Także daję go tutaj na dolną powiekę, a na sam początek dam właśnie ten jaśniejszy. O, z takim bardzo delikatniutkim satynowym wykończeniem. I tylko w kącik tutaj wewnętrzny oka z delikatnym rozświetleniem, bo on jest taki właśnie satynowy. Jak widzicie, tak to wygląda. Co mi zostaje, to słuchajcie, wyczesać tylko moje sztuczne rzęsy, w sensie robione rzęsy, nie naklejane. I zobaczcie, jak faktycznie rzęsy, ile rzęsy potrafią dodać do wykończenia makijażu oka. Ja teraz rozumiem, dziewczyny, dlaczego przyklejają te rzęsy, bo każdy makijaż bez rzęs doklejonych nie byłby makijażem. Naprawdę bardzo dużo to dodaje. Ja już teraz to dopiero widzę. Teraz mam rzęsy chyba największe, jakie miałam w ogóle, z takich sztucznych, z takim właśnie efektem i widzę różnicę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda oko. Nie wiem, co wy widzicie i jak to widzicie, ale mam nadzieję, że to widać. Przepraszam, że za io. Pięknie wygląda makijaż oka, bardzo mi się podoba. Brwi mam zrobione, puder był nałożony. Mogłabym to wszystko utrwalić, ale damy sobie zdecydowanie rozświetlenie. I tak się zastanawiam znowu, czy polecieć. No polecę chyba jednak w to, także to był w ogóle test, słuchajcie, podkładu z Gucci. Bardzo chcieli się zobaczyć, więc przybyłam. To był test Urban Decay paletki tej Naked, która naprawdę przepięknie wygląda na oku. I teraz damy sobie rozświetlenie. Nie mogę się powstrzymać, to jest 0,45 Glamorous i jest to Full Glow Highlighter od Sin Skin. On będzie trochę w jasnym odcieniu, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Jest tak piękny, że ja mu wybaczam wszystko, wszystko po prostu. Pędzelek użyłam z Essence. Aplikujemy, to jest taki przepiękny, wypiekany, o, taki rozświetlacz. To jest przy współpracy z Patrycją Kazadi. No ja nie chcę dzisiaj mieć nie wiadomo jakiego bardzo glow, bo tak jak mówię, wychodzę na to zebranie, więc nie chcę pójść taka umalowana, ale zobaczcie na to.
Przepiękny to jest rozświetlacz. Wydaje mi się, że on będzie chyba do bardzo wielu karnacji. On jest taki niby chłodny, ale tak naprawdę daje taką bardzo ładną taflę. No ale faktycznie jest w odcieniu bardziej chłodnym niż ciepłym. Zdecydowanie. Daje bardziej takie chłodne wykończenie niż ciepłe. Łuk Kupidyna, widzicie? Zobaczcie. Jest, konsystencja jego jest taka bardzo mięciutka. Tak wygląda i tak się mieni. A teraz Wam pokażę z efektem na mokro. Pokażę Wam z efektem na mokro. Psiknę tutaj sobie tą stronę palca. I tak wygląda. Tak wygląda efekt na sucho, a tak wygląda efekt na mokro. Taka jakby mokra trochę skóra. Ją się tak przepięknie, widzicie, rozciera. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajny, godny uwagi rozświetlacz. Ja Wam go bardzo gorąco polecam, ja go bardzo, bardzo lubię. Tak jak mówię, pokażę Wam teraz oczywiście efekt na mokro. Zwilżę sobie tylko pędzelek. Leciutko zwilżyłam i rozprowadzę to sobie po prostu tylko, co tutaj miałam. I to samo robię z drugą stroną. Po prostu tylko mokrym pędzelkiem przejadę sobie po tym rozświetlaczu i troszeczkę go dołożę. Teraz będzie taka trochę jakby plama, natomiast on się będzie bardzo subtelnie, bardzo ładnie tak będzie się mienić. Jedyne, czego mi brakuje tak naprawdę, to ocieplenia tutaj twarzy, bo już się zrobiło trochę, widzicie, za jasno przez właśnie ten rozświetlacz, bo tak jak mówię, on jednak jest w odcieniach chłodnych, ale jest bardzo ładny, więc dodajmy sobie leciutko ocieplenia, żeby to jakoś tak ładnie wyrównać i oczywiście Smashbox, mój sprawdzony, mój ukochany i daje ten taki tutaj ciepły odcień i po prostu tylko przycieplam. Przycieplam? Ocieplam. Przyciemniam troszeczkę ten jasny tutaj. O, jak widzicie, to tak to wygląda. Dam też go trochę na brodę. Żuchwa, żeby się tutaj nic nie oddzielało. Co jeszcze? Może trochę na nos. Pociupinka bronzera na nos, po to, żeby go właśnie trochę skrócić, zmniejszyć. No i ja myślę, że wystarczy. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten makijaż. Tak jak mówię, to był przede wszystkim makijaż z wykonaniem i z przetestowaniem podkładu z Gucci i paletki Urban Decay Reloaded, najnowszej paletki poza właśnie Grą o Tron. Ja Wam bardzo gorąco ją polecam. Są przepiękne nudziaki, neutralniaki do codziennego makijażu, ale z zastosowaniem, słuchajcie, tego i tego cienia możemy wykonać również makijaż wieczorowy. Także bardzo fajna, neutralna paletka. Jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego neutralnego do codzienniaków, to myślę, że to będzie cel trafiony. Teraz co ja dam sobie na usta? Ja myślę, że nie będę chyba tutaj z niczym szaleć. Dam sobie po prostu Clarins. Mam już go trochę na ustach, ale już mi wysechł, bo już nagrałam Wam dwa filmy. I damy sobie po prostu to wykończenie. Ja go uwielbiam. Jak on mi się skończy, zakupię jeszcze jeden. To jest nic innego jak Clarins Instant Light Natural Lip Perfector. To jest dokładnie to i on jest w kolorku 06. Tak się prezentuje mój makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Oko podoba mi się bardzo, 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 bardzo. Polecam Wam bardzo gorąco tą paletkę. Blendują się te cienie idealnie, nawet takiemu laikowi jak ja. Piszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie o tym makijażu. Czy Wam się podoba, czy nie. Czy wydałybyście 38 funtów na tą paletkę. Czy jest ona godna ceny? Według mnie jest ona zdecydowanie warta swojej ceny i wolałabym mieć jedną taką nudziakową właśnie paletkę, niż na przykład trzy inne, takie po 10 funtów. Także bardzo jestem zadowolona z tego efektu końcowego. Wydajcie mi oczywiście znać, co Wy myślicie. Mogłabym dać coś sobie jeszcze na wodną linię i mógłby to być właśnie niebieski. Ostatnio polubiłam się z niebieską kredką, więc dołóżmy sobie i rozjaśnimy troszeczkę ten dół. Rozjaśnimy sobie linię wodną poprzez ten właśnie niebieski. To da bardzo fajny kontrast. Zobaczcie, jaka jest różnica tego oka a tego oka. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się to podoba, a przede wszystkim ta kredka podkreśla moją niebieską tęczówkę oka. O, ja nieczęsto używam, ale ostatnio coś jakoś polubiłam się właśnie z tym takim
wykończeniem na dolnej powiece. Dajcie znać teraz, co myślicie. Jak Wam się to podoba, mi podoba się bardzo, spadam, ubieram się na zebranie. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Piszcie oczywiście w komentarzach, jak Wam się podobał mój makijaż. Mogłabym tak naprawdę zdjąć opaskę i pokazać się tak tutaj w całej odsłonie. Jedyne, co mnie dzisiaj zdrażniło, to chyba ten jednak ten puder, który najmniej mi się jakby tutaj podoba. Trochę się paletka osypała, jeżeli chodzi o brokat. Brokat się troszeczkę osypał, co widać na policzkach. Natomiast cała reszta naprawdę wygląda przepięknie. Rozświetlacz Wam polecam z zamkniętymi oczami. Natomiast nad pudrem bym się zastanowiła. Nie wiem, czy dałabym po prostu więcej nawet niż 20 funtów za ten puder, ponieważ on jest wybielający pod oczami. Może nie wygląda to źle, ale w moim przypadku, gdzie ja tutaj mam jednak zmarszczki, mam wrażenie, że są one widoczne. Nie wiem, dajcie znać, co Wy myślicie. Trzymajcie się, buziaki, do usłyszenia. Bajo!